No to zaczynamy, kochani. Gotowi jesteście? Pieczemy placuszki na śniadanie. U mnie to będzie jeden placuszek. Myślę, że wszystko jest tak proste, że nie trzeba o tym nic mówić. Ja sobie dodaję czasem jakieś ekstra rzeczy i to już będą moje ekstra rzeczy. W opisie, w przepisie, w opisie filmu będę podawać to, co ja mam na kartce, a to, co dodaję sobie ekstra, jakieś warzywa czasem albo owoce, to już będą ekstra. Dzisiaj na śniadanie jest placuszek. U mnie jeden, bo mam taką malutką patelnię, że jest mi bardzo tak łatwo wylać wszystko na jeden placuszek. Wy oczywiście możecie zrobić sobie to dwa albo ile tam chcecie. Ubijemy dwa jajka i jedno białko. Dodajemy mąkę kokosową. Tak, bardzo pyszne są placuszki. Jeśli ktoś jeszcze nie próbował, to naprawdę pyszne. Jeśli lubicie kokosy, ja uwielbiam. Tutaj ten placuszek bardzo często jest u mnie na śniadanie, bo po prostu uwielbiam. Ubijamy te jajko z mąką i odstawiamy na jakieś 50 minut. W tym samym czasie przygotowujemy taki sos. Sos z masła migdałowego z mlekiem. Ja tutaj tego mleka mam troszeczkę za dużo, bo tyle sobie wlałam na miseczkę, żeby po prostu z kartonika nie lać. Ja wzięłam łyżeczkę masła, taką niecałą łyżeczkę małą i dolewam tego mleka tyle, żeby wyszedł taki, no, coś w konsystencji sosu, żeby można było ten placuszek z wierzchu później polać. Także. I w tym czasie tam ta mąka kokosowa, ona się tak rozpulchni w tym jajku i to będzie już takie ciasto do wlania na patelnię. No i jak już sos mamy gotowy, to ciasto, oczywiście patelnię troszeczkę masłem klarowanym smarujemy i ciasto wylewamy na patelnię, oczywiście. Widzicie, takie jest trochę rzadkie, więc myślę, że ciężko by było jakieś placuszki z tego uzyskać, dlatego ta moja patelnia tak maleńka bardzo dobrze się tutaj spisała na takiego jednego placuszka. I to już gotowy. Smażymy z obu stron, jest naprawdę fajny. Ja sobie posypuję cynamonem, bo lubię. Cynamon zresztą był w przepisie. Troszeczkę dodałam malin, bo akurat są na ogrodzie, więc często je dodaję do wszystkiego, bo tak. I sosik. Polewamy sosikiem. Jest to placuszek. Ja nie dałam żadnej słodkości do niego. Można dodać pewnie stevii albo czegoś takiego. Naprawdę jest fajne. Naprawdę jest fajne. Tutaj widać, chcę Wam pokazać, jak go kroję, że jest naprawdę puszysty. I że z tą mąką to jest tak, że pewnie jakby było więcej, żeby to ciasto było takie bardziej, wiecie, sztywne, to ten placuszek byłby twardy, bo tak robi mąka kokosowa. A tutaj jest mięciutki i fajny, naprawdę jest fajny, polecam. Pora lunchu. Na lunch miałam bardzo dużego banana, a miało być tylko 33 gramy. Więc ja mam tu i tak trochę więcej, ale biorę tylko tyle. Kiwi też mam chyba większe niż w przepisie, bo były dwie, a ja mam dwie i mają około 50 gram więcej, ale to ja się tym w ogóle nie przejmuję, bo generalnie chodzi mi o to, żeby tych produktów się pilnować, które mają być, a ta gramatura 5-10 deko w te, w tamte to już naprawdę nie robi, nie robi. No ale jeśli by ktoś chciał, to właśnie przepis będzie. Dokładna gramatura w opisie filmu. I tak, obieramy. Oczywiście. Więc tak, mamy to. Ja nie będę sobą, jak nie dodam sobie chociaż kawałeczek imbiru, bo po prostu uwielbiam. Więc to już jest ponadprogramowe. Może zamiast mięty, potraktujmy to zamiast mięty, bo mięty nie mam. W przepisie jest mięta, w przepisie są ziarenka chia. Dwie łyżeczki. To ja tak sobie tu wsypię. Proszę bardzo. I do tego dolewamy wody. No nie mam wody. Przecież to jest po prostu kpin. I dolewamy wody. Wody dolewamy. Też jest podana 50 ml wody, więc wszystko jest tak jakby na oko. Co do tego jeszcze można dodać ksylitolu, ale ja myślę, że ja sobie nie będę dodawać. Co? Mielimy?
I mamy gotowe smoothie. Smakujemy? Uwielbiam. Uwielbiam koktajle z mlekiem, z wodą. Nieważne. Po prostu uwielbiam koktajle. Na zdrówko. I do zobaczenia w kolejnym przepisie. Przyszła pora na obiad, znaczy się na przygotowywanie obiadu. I tak, w przepisie jest 150 g mięska z kurczaka, bo to będzie kurczak w ziołach. W przepisie jest, żeby go pokroić w kostkę i upiec. Ja go będę smażyć, a raczej dusić razem z udkami z kurczaka. Udka będą dla dzieci. Solę i papryczka. Papryczki nie żałuję, bo bardzo lubimy. Nadaje rewelacyjny smak. Trochę pieprzu. Trochę oregano. Na małym ogniu duszę. W sensie takim, że to będzie, może Wam pokażę, to na małym ogniu puści dość dużo wody i wtedy w tej wodzie się jakby gotuje. W momencie, kiedy ta woda się wygotuje, to ja to wyłączam. Absolutnie tego nie smażę. Kolor piękny będzie miało właśnie z tej papryczki. Papryka może być słodka, bez różnicy. Ja dodaję wędzoną, bo po prostu lubię. Dodam tu jeszcze też troszeczkę mojego masła ghee. Jest, w przepisie jest 7,5. Myślę, że łyżka ma około 5, ale będzie też troszeczkę z tego kurczaka, więc z tych udek zwłaszcza. Troszkę tłuszczu się jednak natopi, bo ja to okroiłam z tych części tłustawych, ale wiecie co, nie, tam zawsze troszeczkę jest w takich udkach. Tak się to mięsko próży. Jak z jednej strony właśnie się tak troszeczkę już, że tak powiem, zetnie, to przekręcam na drugą stronę i dalej próżę w tej wodzie, gotuję w wodzie nawet, można by powiedzieć. I muszę Wam powiedzieć, że można to mięsko spokojnie bez tłuszczu. Do momentu, aż się ta woda po prostu wygotuje. I to mięsko już będzie gotowe, bo kurczak to bardzo szybko, więc w ogóle nie ma problemu. I teraz mamy już mięsko gotowe. Ono, tak jak widzicie, w tej chwili zaczęłoby się smażyć, bo już tej wody jakby prawie nie ma. Został taki gęsty sosik i to już tyle. Dzięki temu właśnie, że dodaliśmy papryki, to mięsko wygląda tak, jakby było fajnie przypieczone, takie wiecie, nie? Jak każdy pewnie lubi. A tymczasem jest tylko uduszone. I tak to właśnie wygląda. Chcecie zajrzeć bliżej do patelni? Chyba niekoniecznie, ale zobaczcie. Myślę, że rewelacja. I właśnie w tym momencie wyłączam gaz. I wstawiam jeszcze na ciepłą patelnię, aż ostygnie. Ja będę jechać jeszcze na basen, ale jak wrócę, to zrobię sobie tylko sałatkę i wtedy to mięsko pokroję, dołożę do sałatki i to będzie tyle, ale to Wam wszystko pokażę. Cały obiad, być może duży, być może nieduży, myślę, że dość duży. Pomidory, mięsko, które piekłam na patelni, oliwki, sałata i powinna być cebulka, ponieważ ja cebulki nie lubię, to posypię sobie zieloną pietruszką, bo pietruszkę akurat lubię. W przepisie będę podawać w oryginalnym przepisie to, co jest w przepisie. I pieprzę, solę i polewam oliwą z oliwek extra virgin olive oil. I to wszystko. To jest mój obiad. To jest obiad z diety. Jednym posiłkiem będzie podwieczorek. A ja idę szamać. Miom, miom. Podwieczorek. Papryka, pomidor,
Sałata, ogórek. Ogórek powinien być kiszony, niestety nie mam. Oliwa z oliwek extra virgin i pestki dyni. Ja mam mielone pestki dyni. Oczywiście sól, pieprz, pieprz kajeński. No co tam lubicie, oczywiście do tego można dodać. Ja myślę, że dodam sobie jeszcze zielonej pietruszki, bo po prostu lubię. I to tyle. I tak wygląda już gotowa sałatka. Myślę, że jak na podwieczorek, to całkiem niezły posiłek. Smacznego, kochani. Kolacja. Oto moja kolacja. W garnuszku gotowałam sobie dwie porcje komosy ryżowej, bo jutro na śniadanie będzie budyń z kaszy. Dlatego, żeby sobie oszczędzić jutro rano czasu, to gotuję dwie porcje. Połowę wykładam na kolację. Trochę dużo tego, prawda? Tyle kaszy. Ogórek. Papryka czerwona. Ale fajnie już wygląda, prawda? Do tego będzie cebulka. Cebulkę będę lekko dusić na takiej odrobince wody, tylko wody, bez tłuszczu, ponieważ nie lubię surowej cebulki. Jest dla mnie ciężko strawna, więc postanowiłam ją sobie lekko tak zeszklić. Czekając na cebulkę, lekko to posolę, popieprzę. I do tego jeszcze trochę oregano. To co lubicie, to takie dodatki jak pieprz, sól, nie wiem, cynamon bądź jakieś inne przyprawy korzenne, goździki, imbir, to już raczej nie wlicza się do kalorii. Tutaj mam już teraz cebulkę, woda odparowała, tak jak widzicie, cebulka jest już na tyle zeszklona, że nie będzie mi przeszkadzała w trawieniu, więc rzucam tutaj tą cebulkę. Oczywiście posypuję pietruszką, bo uwielbiam pietruszkę. Nie lubię cebuli, niestety. Tak to mi jest. Być może źle, bo cebula wpływa bardzo dobrze na te nasze dobre robaczki, które mamy, i te robaczki dobre musimy o nie dbać i dawać im jeść, i one lubią właśnie cebulkę i czosnek. Ale cebulka, właściwości cebuli nie niszczą się w procesie jakiegokolwiek przetwarzania, dlatego można ją sobie właśnie zeszklić, podsmażyć, pod warunkiem, że na dobrym tłuszczu i że jej nie przypalimy. Warto o tym pamiętać i cebulkę stosować. Pietruszka to już w ogóle ma niesamowicie dużo wartości odżywczych, witaminek i minerałów, więc w ogóle tutaj polecam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ponieważ ja lubię troszeczkę kwaśne, więc poleję sobie to troszeczkę sokiem z cytryny. I co? I idę szamać. Smacznego, kochani. I do zobaczenia w kolejnym dniu, w kolejnym dniu dietetycznym. I nie zapominajcie pić wody. Na razie.